Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Company of Heroes 3. Jak doskonale pamiętacie, w poprzednim odcinku odbiliśmy Lucerę i Lesinę. Udało nam się ustabilizować linię frontu i ściągamy właśnie posiłki, aby siłami czterech kompanii wyprzeć wroga z Termonii i Palaty, ruszyć na południe i w końcu zamknąć, być może wkrótce, okrążenie wokół Neapolu. Mamy tu też jedną kompanię, którą od razu chyba na dzień dobry przerzucimy. Jako że Lucera jest wzmocniona, a Avelino nie, to będzie łatwy łup dla armii jakikolwiek oddział wroga atakujących z Pomigliano. Więc przemieśćmy tam naszą kompanię. Tutaj dwie tury im zajmie odbicie, my zdążymy podciągnąć posiłki wtedy. Mogą też zaatakować Benevento z północy, nigdy nie wiemy, więc bądź przygotowani na wszystko. I a propos bycia przygotowanymi, myślę, że czas zanim zakończymy turę, zrobić rozpoznanie lotnicze. Zobaczmy, jakie mam możliwości ataku tutaj, albo jakiegokolwiek innego działania. Poczekajmy na samoloty, na rozpoznanie i wtedy zdecydujemy, jak zakończyć tą turę. Trochę oberwie nasz samolot na pewno. Wiem, że tu mają pelotki. No właśnie, jedna została. Dwie zniszczyliśmy. O proszę, tutaj trzy kompanie się zasadziły. Tu jedna. Nie dosięgniemy tej jednej oczywiście. Obawiam się. Nie teraz przynajmniej. Spróbujmy tamtych gagatków osłabić zatem. Możemy jeszcze zbombardować. Jeżeli miasto oberwie, to przykro mi bardzo. Ale ja nie mogę tutaj już ryzykować bardziej. Spróbujmy im na głowę coś rzucić. Jeżeli się uda. Troszkę za bardzo w prawo dałem, mam wrażenie. Nie chciałem tego, miało być minimalnie w dół, ale zobaczmy. Mam nadzieję, że miasto nie ucierpi. Nie ucierpiało, świetnie. Ale oni też nie ucierpieli do końca. I to już trochę gorzej niestety. Dobra. Czy my jesteśmy w stanie wyeliminować jakąś kompanię? Tam się tylko oberwą. Tych bylibyśmy w stanie zniszczyć, ale to za daleko. Spróbujmy zatem tych najpierw wyeliminować. Do ataku. W końcu musimy wykonać jakieś ruchy. Do ataku, zniszczyć. Dobra, jednych mamy z głowy. Most trochę uszkodziliśmy. Piechotę, czy coś załatwimy? Za daleko są niestety. Tutaj ruchy wykorzystaliśmy już wszelkie. Dobra, dajmy szkopom w takim razie. Dobrze, za chwilkę to przejmiemy. Zadajmy im cios, oczywiście. Kompanią pancerną, do ataku. Nie dawajcie im spokoju. Ani na chwilę. Ognia. W końcu musimy zaatakować. Zaatakowałem miasto zamiast kompanii wroga. Trudno. Was się da umocnić. Mam nadzieję, że przetrwacie. No jak oni się rzucą na nas tutaj tak oberwą. Czy tutaj... Nie wiemy, czy wróg się nie czai tu, więc nie możemy wyjść tą kompanią. Oni nie trzymają miasto. Tak będzie lepiej. Wy za chwilkę tu dotrzecie, mam nadzieję. Patrol przewagi powietrznej nam potrzebny, chyba nic nam nie da w tej chwili. Zróbmy jednak rozpoznanie tutaj. Mamy samolot, przynajmniej jeden w okolicy powinniśmy mieć. Jakikolwiek zwiadowczy samolot. Mamy czy nie mamy? Chyba tu nie. Muszę jeden wysłać, koniecznie. Ile tu mamy samolotów? Za dużo. W Forgi stacjonuje nasze wojska. I nie tylko w Forgi. Tutaj jest Grasshopper. Czas go, myślę... Zmień lotnisko? Gdzie to było? Zmiana lotniska. Czy to się da zrobić w ogóle? Tutaj, dobra. Zmiana lotnisk, jak najbardziej. A może tu? Damy radę zwiady zrobić zanim zmiana lotnisk. Spróbujmy zrobić zwiad. Czy tu się jeszcze nie czai wróg? Nie wiemy, co tam jest. Nie mamy pojęcia tak naprawdę. A warto, żebyśmy wiedzieli. Tu jest jedna kompania zmechanizowana. Artylerii chyba. Tak, artylerii. Niech przyleci. My sobie sprawdzimy. O jasne, niestety. Oj, oberwiamy trochę. No właśnie, kompania piechoty doświadczona się czai. Więc mamy dwie kompanie, które mogą zaatakować miasto. Będziemy musieli szybko ruszyć na południe. Podejrzewam, że tutaj bez strat się niestety nie obędzie. No ale robimy co możemy, żeby wroga osłabić. Teraz z trzema kompaniami, jak dojdzie jeszcze jedna, powinniśmy być w stanie sobie poradzić. Zobaczmy. A gdybym wyszedł tutaj przed miasto, czy dałbym radę ich sięgnąć? Nie, nie dosięgnę ich. Tak, nawet tych nie jesteśmy w stanie uszkodzić. To nie, bronimy się w mieście w takim razie. I zostajemy tu, dobra. To chyba koniec tury, dla nas. Miejmy nadzieję, że wróg nie zaskoczy niczym. Ma jeszcze jedną kompanię powietrzną, ukrytą, spadochronową. To mi wyglądało na przerzut wojsk, albo zrzut posiłków. Niedobrze. Cały czas nas bombardują pod Larino. Tą kompanię musimy wykończyć, mam nadzieję, że to będzie w naszym zasięgu naszych możliwości teraz. Reperują się, dobra, to tą kompanię wykończymy nalotem. Mam nadzieję, że to wystarczy, to co mamy przygotowane. Tu kompania piechoty się zbliża i uwaga, kompania artylerii jedzie do nas. No ile ruchu im daliście, kurczę. Brońcie się, chłopaki, wytrwajcie, to dobrze. Doświadczenie robi swoje. Brońcie się. Kurczę, wróg tam nie odpuści w dalej, no musimy szybko zająć to lotnisko. Ile nam łupną na głowę? Dwa naloty, kurde? Prawie nie żyje kompania.
Brońcie się, panowie. Teraz ich wykończymy, są nasi. Musimy zająć to lotnisko. Koniecznie. Sir, German forces have disabled one of our ships and she's sinking fast. Nie damy rady. We need to get to her and salvage what we can. Nie ma opcji, nie będziemy ryzykować. Nie ma takiej opcji. Nie będziemy ryzykować utraty okrętu, jedynego jaki mamy do wsparcia ofensywy na południu i zajęcia na polu. Nie ma takiej opcji. Dobra, potrzebne kolejne rozpoznanie. Szybkie naprawy polowe, proszę przeprowadzić. Za 100 zasobów ludzkich. Tutaj musimy przetrwać, koniecznie musimy przetrwać. Larino jest prawie zniszczone. Musimy naszą kompanię podleczyć nieco. Bądźcie gotowi do ofensywy teraz, panowie. Nie możemy was jednak stracić, więc brońcie się dzielnie. Tutaj zrzucimy jeszcze jeden atak i wtedy wyślemy dwie kompanie do wsparcia. Czy wy zdążycie na pomoc tu? Świetnie. Jeżeli zdążycie, to doskonale się składa. W takim razie zluzujcie naszych specjalców pod Larino. Zamieńmy się. My tutaj też musimy wykonać ataki. Dobra, kompania piechoty niech zajmie. W następnej turze zaatakuje. Niech zaatakuje ich. Nie, zrzućmy bomby. Po prostu zrzućmy bomby dziadom na łeb. Zróbmy jeszcze raz rozpoznanie. Zobaczmy, co tu się czai na nas. I wyślemy, po prostu zrzucimy im bomby na łeb. Nie ma innej opcji. Tak, żeby się pozbyć tutaj gagatków, albo ich znacząco osłabić. I może dobijemy ich wtedy jednym atakiem. Ale tu dalej się czai niestety kompania w Campo Basso, więc nawet dwie. Czy ich damy radę wykończyć jednym nalotem? Bo jeżeli nie, to damy złakomy kącek, żeby dwie kompanie zdjąć i zająć miasto od razu. Oni nam nie zagrożą, oni też w zasadzie. Czy zniszczymy ich tym nalotem? Trudno powiedzieć, prawda? Może nie ryzykujmy, może wyeliminujmy tych dziadów zamiast tego. Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Dziękuję, zrzućcie im bomby na łeb. Przynajmniej jednych się pozbawić, to już będzie dużo. Wtedy miasto jest nasze. To jest kompania pogasowa za sobą, słuchajcie. Najpierw leczenie. Bez tego nigdzie nie idziemy. Zdecydowanie, a teraz tak. Kompania pancerna, wy możecie zaatakować i zająć miasto, a wy możecie wyeliminować ich. Tak zróbcie, proszę bardzo. Wywalcie ich stąd. Do widzenia. Doskonale. A teraz my powinniśmy być w stanie zająć miasto w jednej turze i obronić się tam. Mam nadzieję, że tak będzie. Próbujemy, atakujemy Termoli. Uda się za jednym zamachem? Miejmy nadzieję. Kompania artylerii się broni. My mamy najbardziej doświadczoną kompanię sił specjalnych w całym pułku, więc atakujmy. Atakujmy ich. Od razu trzeba szkopu wziąć zaskoczenia. Co my tu mamy? Listen up, men. The enemy is holding three key locations. Our goal is to capture and hold all three. Dobra, just tak keep jest. In mind the crowds are probably going to try to do the same. Tak myślałem. Dobra, zajmujemy po kolei. Raz, dwa i trzy. Tu jest punkt zwycięstwa. Dobra, na punkt zwycięstwa od razu wyślimy czy łasice, czy komandosów. Myślę, na ten najbliżej ich wyślimy łasice. Niech go zajmie i utrzyma. Dobra, dalej mamy co? Mamy działko przeciwlotnicze, które na drugi punkt możemy wyjąć. Wysłać, przepraszam, tutaj. I teraz piechociarzy. Sporo zasobów mamy jak na początek. Naprawdę sporo. I teraz komandosi powinni tam zająć. Dobra, do roboty. W takim razie wy się skupcie na przejęciu punktów paliwowych. Dostarczeniu nam zasobów, a my sobie utrzymamy linię, spokojnie. Już nasza w tym głowa, żeby to utrzymać. 3. I potem tak, 4. No właśnie, 4, 5. Tu spróbujemy zaatakować. 6 i 7 i 8, bo tu wróg ma zasoby z paliwem. Dobra. To jest jedna rzecz do zrobienia. Druga rzecz. Wyjdziecie tu, potem tu, doskonale. Potem idziecie oczywiście tu. W sumie odwrotnie was powinniście posłać. Najpierw tu, potem tu, potem tu. Zgadza się? Tak jest. Tu, tu i tu. I dopiero tu. Wykonać. Do roboty. Łasica już jedzie. Dodajmy je KM od razu, świetnie. Łasica chyba w ogóle może zajmować, więc będzie dobrze. Mamy już, o mamy nawet Shermana, znaczy mamy możliwość wdrożenia ich do walki za chwilę. Poczekajmy zatem. Mamy nadzieję zająć to dość szybko i sprawnie, więc liczmy, że im się uda. Tutaj punkt medyczny. Już kopy od razu? Pogońmy ich. O, kopali się skubańcy, niedobrze. Damy radę ściągnąć chyba, co? Drugą łasiczkę możemy wysłać, świetnie. Zróbmy to może, to jest dobry pomysł. Wyślijmy drugą łasicę do akcji. M29 Weasel? Yeah, it's here. My crew is ready.
Czemu dwie łasice do jednego punktu wysłałem? Jedź tam. No trzeba poradzić, spokojnie. W sumie łasica to powinna zająć najpierw. Dasz radę tak, żeby nas nie uciekali? Dasz radę. Zajmij to, a potem zajmij to. I trzymaj ten punkt. Dziękuję. Trzymajcie się, panowie. Bruk tu się znalazł niedobrze. Ale może ich sieknięmy. Uwaga. Dobrze. Bardzo dobrze. Zabijcie go. Dobra, przejmujcie punkty wroga. Zepchnijmy ich. Zbijajmy im punkty jak najszybciej. Oj, łasica. Grubo tu obrywa. Potrzebujemy więcej. Kapitanie, do roboty. Do roboty, bo nie ma czasu. Musimy wrogowi pogonić kota i to szybko. Tam te nasi ludzie oberwali, to solidnie. Ależ się okopały skubańcy. Dobra. Damy sobie radę, uwaga panowie. Gdzie oni mają to działa? Łasicę tracimy, o kurde. Będą straty. Niedobrze. Szybko, tutaj musisz pojechać do sprawy. Nie fajnie. Pragnę tylko zauważyć, że trzymamy 3 na 3 punkty w tej chwili. Mam nadzieję, że się nie zmieni. Ognia, zniszczę go. Dobra, racja to świetnie. Na pół. Czyli łasice nie są już takie przydatne jak były. Niestety nie są. Wyprzyjcie ich to. Kurde, no czekałem, nas wykończy, no. Odbierzcie im punkt chociaż proszę. Zaraz prześlemy posiłki. Mam nadzieję, że kolejny po prostu wóz. 280. Będzie to w naszym zasięgu. Dobra, uwaga, idą. Bronić. Wytłuc ich. Nie dajcie się. Kurczę, jak nas tłuką, naprawdę. Za dobrze im to idzie. Uciekaj łasice. Przykre to. Komandosów tam wyślimy. Co mnie hońcy trzymają. A wy musicie odbić. Musicie to odbić po prostu. Brońcie się panowie. Nie przejmujcie się stratami. Przynajmniej nie teraz. Dobra, dajmy im tam ostrzał po pysku. Możemy się odechnąć. Punkt stracimy, ale on też zginął. Musimy czekać na czołgi, bo inaczej zepchną nas na końcu. Nie chcemy ponosić strat, oj nie chcemy. Oj, łasica na goło to ty nie jedź bez ulepszenia. Nic nam po tobie. Musimy tam czekać, koniecznie. Dużo nie pożyją. Zajmujcie punkt, panowie. Trzymajcie się dzielnie. Łasica, musisz mieć uzbrojenie jakiekolwiek. Zająć punkt, wykurzyć ich. Dobra, do roboty. Widzę, cieszę się bardzo. Uwaga, jeszcze tam siedzą. Dobra, zabić ich teraz tamtych. Panowie, do budynku, nie dajcie im tam wejść. Uwaga na wojnę. Kurde, jakie łupno, skupaniec. Chałbice mają. Mają chałbice. Mieli w zasadzie. Czekaj, bo cię zniszczą. Szybko. Bądź mobilny. Kurde, jaka stłuką, to coraz trudniej się robi, naprawdę. No jeszcze czego? Mają rezerwy w drodze, uwaga, musimy się utrzymać. Koniecznie jakiś Sherman, cokolwiek, Hellcat. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy wsparcia. Pilnie. 360 punktów następnego. Dobra, trzymajmy się. Mam nadzieję, że starczy nam jeden Hellcat do odparcia tego ataku. Odwrót, panowie. Odwrót do miasta, chciałem powiedzieć. Do bazy, musimy was naprawić. Inżynierów poproszę szybko. Oto. Czekamy na Hellcata, bo inaczej stracimy punkty, słuchajcie. Naprawdę nas pocisnęli tu. Mamy bombardowanie, ale to pozwoli jeden punkt uratować. Najwyższy operat zrobić od razu. Poszedł ostrzał, uwaga. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest Hellcat, proszę bardzo. Pogonił kota. Coś tam jedzie, widzę pojazd, uwaga. Niekoniecznie. Nie wydaje mi się. Panowie, do roboty. Uzupełniać się. A ty jedź na punkt.
Arkap, musisz sobie poradzić. Uwaga, czołg! Wiedziałem, że będą mieć czołg. Nie zdążymy uciec z tym pojazdem. Niestety. Niestety, za dużo wroga. Skąd on takie siły zabrał w ogóle w rejonie, co? Idź, posmaruj. Jakieś żywy. Ja ci odbij punkt, bo już dwa mają. Jazda, panowie, przejąć punkt. Czym prędzej. Musimy zniszczyć wroga. Musimy zniszczyć ten czołg. Teraz, od tyłu, z tyłu. Ognie, zniszcz go. Nie daj mu wytchnięcia. Nic nie tracimy, zaraz po nim będzie. Ognia, trzecia salwa i do widzenia. Do widzenia. Wracaj pan. Posmaruj. No łasiczka, wykaż się. Uwaga, więcej wrogów. Karka, tu ustaw się w zasadzce, tutaj. Odparliśmy wroga, no i świetnie. Przejąć punkt. No panowie, trzymać punkty. Mamy 3 na 3. Wróg nie ma szans. Kontroluje malutki, malutki teren. No właśnie, przegrywają. Już po nich, idź zajmij punkt. A potem ten, zamknij okrążenie. No i co nam zrobisz? O, jedzie kolejny cwaniaczek, uwaga. My zadziałam pierwsi na szczęście. Do widzenia. Jeszcze raz do widzenia robię. Dawaj, Halka. Pięknie. Czas Shermana tu wprowadzić. Halka, wycofuj się. Czaję ci po prostu. Ktoś tu jeszcze się czai? Ognia. No panowie, bronić punktu. To już koniec. Gdzie nadlatuje? No czemu pelotka wywietrzyła? Niechaj do tego służy głupie, no ognia. Tracimy pojazd. Nie, udało się. Świetnie, w samą porę i tak już koniec. 16 punktów więc zostało. Dobra, wygraliśmy. Bez trudu. Ale straciliśmy kilka pojazdów niestety. Do widzenia, szkopy. Nie będziemy tęsknić. Niszczyć ich. Spadochroniarze. Stąd tym. Z samolotu. Dobra robota, udało się. Miasto nasze zostało jedno. Zostało jedno do ustabilizowania linii frontu. Wtedy zaczniemy nacierać wreszcie. Robota zrobiona. Coraz bardziej zaciekłe się robią walki, a my jeszcze nie doszliśmy do Neapolu. Gdzie tam droga do Rzymu, gdzie na pewno najbardziej elitarne kompanie pancerne wystąpią i będą nam dawały popalić. Myślę, że nie będzie już tak łatwo jak teraz było. Jedyny łatwy dzień był wczoraj, jak mówił klasyk. Do widzenia, szkopy. Miasto nasze. I cofali się aż do Palaty, jeśli się nie mylę. Dobra. Sir, we have control of Termini, but the newly reformed 16th Panzer Division and a portion of the Luftwaffe Panzer Division are heading towards the port. We would do well to prepare for a counterattack. O kurczę. Niemcy nas zaatakują, tak? Broń Termini. Będę się starał, ale nie mamy tu dość sił, jak na moje. Mamy dwie kompanie, jedna oberwała. Mamy tu kompanię powietrzno-desantową, wroga jeszcze. Tutaj też się czają. Zniszczylibyśmy ich? Zniszczylibyśmy ich tym atakiem. Ale znaleźli się jednocześnie w zasięgu kompanii piechoty. Ale jedna kompania nie powinna nam zbytnio zaszkodzić. Atakujmy, zniszczmy wroga. Musimy się ich pozbyć. Nie będziemy im dawali pola do manewru. Tu jest kolejna kompania, zobaczcie jak się wkopaliśmy. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. To jest kolejna elitarna kompania. Chyba, że jeszcze jeden nalot im zrzucimy na głowę. Jeżeli możemy. Nie możemy. Tylko patrol przewagi powietrznej mógłbym tam wprowadzić do akcji. No, sporo tu jest wroga. Skąd te kompanii wzięli nagle? Jak nie było ich, to nie było. A teraz słuchajcie, pełno ich nagle. Nie wiadomo skąd. Gdzie jeszcze jesteśmy w stanie zrobić rozpoznanie? Chyba musimy tu zrobić rozpoznanie. Zobaczmy, co się szykuje w pobliżu Benevento, żeby wiedzieć, co tu robić w ogóle. Myślę, że zostaniemy w Avellino aż do końca, żeby go bronić. Kampania, kawałek, no to będzie. Ale Sorrento nie ma, tutaj powinno być Sorrento, a nie ma. Ratujemy ten okręg, chyba nie damy rady go uratować, spróbujmy. Jeżeli się uda, będzie fajnie, jeżeli nie, to oberwie nasz okręg. Mam nadzieję, że go nie stracimy. Miejmy nadzieję. Co tu się dzieje najlepszego? No, słucham. Już otrzymane obrażenia, słuchajcie, już dostaliśmy z baterii przeciwokrętowej, której ja nie mogę oddać, bo stracimy na tym. Zniszczę przyjacielskie działa na wybrzeże, to musiałem naszym posłać. Musieliby nasi oberwać przy tym.
A nie chcę, żeby nasi cywile obrywali. A tutaj? Da radę, żeby cywile nie oberwali? Spróbujmy. A kurczę, dałem niżej, on do góry palnął. Nie jestem zadowolony wcale. Cywile mieli nie oberwać. I tak to nic nie dało, słuchajcie. Ile byśmy tą baterię niszczyli? Do widzenia, nie będę narażał jednego... Nie będę tracił dwóch okrętów, żeby jeden uratować. Przykro mi. Nie ma takiej opcji, za duże ryzyko i za duże straty w cywilach były. Jedzie to kompania zmechanizowana, słuchajcie. Musimy się bronić, dobrze, jesteśmy przygotowani. Co tak wróg się, kurczę, rozochocił i bardzo agresywnie zaczęli grać. Coś szkopy, naprawdę. Czas na remont. Tracimy zasoby, tracimy, kurczę, kompanie prawie doświadczone. Tutaj na razie wygrywamy, ale ile to potrwa? Za chwilę przejmą inicjatywę i nam dokopią. Dobra, zakończmy turę. To jest niewykorzystany. No to naprzód. Wy dopiero przyszliście. Wy tam siedźcie na tyłku. To wy jesteście niewykorzystani. Ale nie będziemy was używać do ataku przecież. Co wy tu robicie? O nie. Wyszli z miasta, którego mieli bronić. Gamonie. Dobra, i tak musi nas wróg tutaj zaatakować. A raczej mu się to nie uda, myślę. Na pewno nie teraz. No trudno. Mam nadzieję, że nie wezmą tego z marszu. Jeżeli wezmą, to będzie największa porażka, jaką poniosłem. Najgłupsza przede wszystkim. Bo nie tą kompanię mi zaznaczyło, którą miało. Naprawdę bez sensu. Dobra. Wierzymy, że nie będzie tak. Wierzę, że będzie dobrze jednak. Piechota też idzie od południa. Kurczę, ile oni tu sił mają? A jeszcze dwie inne kompanie mają nas zaatakować, tak? Z tego, co mówili. No i po coś to rozpoznanie? Szukając naszego statku, co zyskałeś? Gamoniu. Jak na moje nic. O, jedzie wróg, uwaga. W pobliżu Benevento. Zaraz nas tu dwie kompanie zaatakują. Będzie słabo. Musimy bombowce przerzucić i zrzucić im coś na łeb. Właśnie jadą do Noczery. Kolejna kompania ruszyła. Tu nas ukąszą boleśnie, coś czuję. Tego się spodziewałem niestety. Też oberwali. Tą kompanię trzeba będzie wycofać. Natomiast ich trzeba będzie nękać. Jeżeli przeżyją, mam nadzieję, że przeżyją. To starcie. Oj, ledwo. Ledwośmy przeżyli. No chodź. Obiecuję, że nie przeżyję następnej tury. Gwarantuję ci to wręcz. Już my się postaramy o to. O, jedzie ta kompania pancerna. No gdzie, kurczę, dopiero tu wyjechaliśmy. Okej, mamy szansę. Mamy szansę. Teraz musimy to mądrze rozegrać. Dobra. Przede wszystkim zasoby lecznicze nam są potrzebne. Zrzućcie zaopatrzenie, bo tam ledwo żyjemy. Potem my się sami podleczymy i te dwie kompanie mamy wyeliminować, tak? Dobra. Czy oni są w naszym zasięgu w ogóle? Na razie zrzućmy sobie zapasy. No gdzie one są? Za przeproszeniem. Czekam na zrzut. Rozpoznanie też potrzebne. I to szybko. Potrzebne pilne rozpoznanie tutaj w rejonie. No i gdzie są zasoby, że tak spytam? Bo ja jeszcze ich nie widzę. No i gdzie te zasoby niby są? Oj, gro zbugowana ty. No zrzućcie te zasoby, kurczę. Czemu nie doleciały? Nie rozumiem tego. O, tutaj się schowali, zobaczcie. Czy tam jedno bombardowanie załatwi tę kompanię? Chcę mieć taką nadzieję, oczywiście. Tu sobie poradzimy. Tam mamy dwie kompanie. Trzy w zasadzie, bo jedna broni miasta. Więc tam się nie obawią absolutnie. Trochę ich uszkodzimy, a tutaj? Bardzo ich uszkodzimy. To tak zróbmy, zaatakujemy siłami dwóch kompanii. Tutaj raczej Termoli będzie bronione, jeżeli ich odeprzemy, myślę. A tutaj zbombardujmy tych dziadów i wykończymy ich, bo oni też mają nas w zasięgu niestety. Nikt nie oberwie z cywilów? Nie powinien. Myślę, że nie. Myślę, że tylko te dziady tu oberwą. No to dajmy im niespodziankę na ryj. Mam nadzieję, że palata nie ucierpi, nie chciałem ich zbombardować wcale. Jedną załatwimy na pewno. Dobra, poszli, super. Jedną mamy z głowy. Teraz trzeba by mądrze atak się prowadzić. Podleczmy się do reszty. Teraz tamtych powinniśmy być w stanie całkiem wyeliminować. Jeżeli się jeszcze podleczymy, to już w ogóle było super. Zniszczenie, no i dziękuję, o to chodzi.
Więc zaatakujmy ich stąd, z tej strony. I teraz tych dziadów zaatakujmy. Też powinni oberwać solidnie. Do widzenia. Jesteśmy narażeni na atak niestety. Ale jakbyśmy tych ubili, to byłoby świetne. Spróbujmy. Też oberwą trochę, co? Na pewno oberwą. No i świetnie. Pogoniliśmy ich ładnie, naprawdę. Wy już nie jesteście w stanie się ruszyć, szkoda. Naprawdę szkoda. Tamtych bylibyśmy w stanie dobić. No to dobra, zniszczmy ich, dlaczego nie? Zniszczmy ich w otwartym polu, jazda. Zabijcie ich, żeby nam nie wykończyli kompanii. Chyba, że pancer do nas zaatakuje, też mam pozamiatane. Dobra, próbujmy. Atakujmy. Podlecimy. No możemy tylko próbować, słuchajcie. Oberwą solidnie, do ataku. Walczy ich. Brońcie Termoli za wszelką cenę, zniszczcie ich, ukończcie ich, cokolwiek. Ognia. Jeszcze się odechciało atakować? Dalej jest groźny, dalej nam może kompanię skasować. No i tak zrobi, słuchajcie. Jak tak dalej pójdzie, tak zrobi. Czyli ich można przerzucić teraz. Byłoby super. Tylko, że nie ma jak za bardzo. Naraziliśmy się niepotrzebnie. Mam nadzieję, że nie stracimy tej kompanii, bo już naprawdę są doświadczeni. Gdyby się jeszcze dało ich ochronić jakoś. Niepotrzebnie ich wystawiliśmy, ale bez tego nie udałoby się zaatakować wroga. Liczę, że może uda się jakimś cudem wycofać ich. Cudem, bo inaczej nie. Nie no, będziesz musiał z nami walczyć, idąc tu, więc. Liczę, że nie zaatakują ich tak łatwo. Nie chciałbym ich stracić, naprawdę. Będę sobie miał to zawsze za złe, jeżeli stracę ich. A jakbyśmy na nich rzucili zasoby, to przeżyją? Przyjmą je, czy nie? Oby, zobaczmy, może się uda. Jeszcze wracę w rogę. Obawiam się. Żadnego bombowca, nic nie mamy naprawdę. Ani jednego już, żeby odrzucić nawet bombę. Z tego lotniska nie, a z innych? Mamy nalot bombowy, słuchajcie. Jeżeli to się uda, oby się udało. Gdyby to się udało... Nie, nie uda się, za daleko jesteśmy. Kurde, ale numer. Ale numer, słuchajcie. Mogłem to inaczej rozegrać, dużo inaczej. Teraz już trochę za późno na to, myślę. Czy ty masz jeszcze ruch? Nie, też nie masz ruchu już. A czy możemy ten samolot przenieść? Chyba możemy jeszcze, prawda? No właśnie, chyba możemy go przenieść jeszcze. Za mało zasobów. O nie, 50 paliwa to kosztuje. Tak, to dalibyśmy radę. Myślę spokojnie ich zbombardować i nawet może nie zniszczyć, ale uszkodzić poważnie. Dobra, zobaczmy. Może... O, udało się ich podleczyć. Coś takiego, słuchajcie. Dobra, to jestem spokojnie, że przeżyją tą turę. To już sobie poradzimy, myślę. Zaczekajmy z tym przerzutem w takim razie. Na inne lotnisko. Do następnej tury. Której mam nadzieję dożyjemy. Co tu zrobimy z wrogiem właśnie, który zmierza do Noczery? Próbujemy ich przechwycić? Do Noczery zdążymy, ale wtedy Avelino padnie łatwym łupem dla wroga, bo tu też się gdzieś czai, jeśli dobrze pamiętam. Czy mamy tu zwiadowcę w pobliżu? Musimy zrobić rozpoznanie, koniecznie już teraz. Chyba jeden samolot zwiadowczy mogę przerzucić spokojnie. Zmiana lotnisk? 50 paliwa, oczywiście, że nie mamy. A jesteśmy w stanie stąd zrobić reko? Jesteśmy, świetnie. To poproszę o szybki rekonesans. Musimy wiedzieć, co tam się dzieje, żeby wiedzieć, co z naszą kompanią powierzchno-desantową zrobić. I jak tutaj wroga uszczypnąć. Leć grasshopperku. Dostaniemy pewnie z pelotki, ale trudno. Wróg tu zniknął z pola widzenia. Obawiam się, że zaraz się pojawi niestety. I tak ich nie dogonimy. Zostajemy w Avelino, czy idziemy do Noczery? Idziemy do Noczery. Nie dajmy mu łatwo zająć. Jak zajmie Avelino, to zaatakujemy miasto. Nie umocnią się przez jedną turę. Dobra, próbujmy. Nic nam nie zostało innego. Mam nadzieję, że ta kompania pojedzie do domu za chwilę, w tej turze. To taki. To jeszcze jest niewykorzystane. O proszę, coś takiego. Zniszczylibyśmy ich tym samym. No to do ataku, chłopaki, na co wy czekacie? Zniszczy ich. Przywróciliśmy jakoś ruch? Niemożliwe. No i proszę, kto ich wykończył? Jeszcze kto to zrobił, niesamowite. Jerry's Luftwaffe and Panzer units were not as intimidating as we'd been led to believe. Cieszę się z tego. Naprawdę się cieszę. O, otworzyliśmy dalej linię frontu, zobaczcie. No i teraz już musimy się bronić na poważnie, niestety.
Linia frontu się przesunęła bardzo w tamtą stronę. Tu widzę, szkopy siedzą siłami swoich kompanii w miastach, więc musimy do obrony zostawić. Nie możemy użyć czterech kompanii do ataku na Neapol tym samym. Chyba, że możemy posiłki sprowadzić. Czy możemy? Czy my możemy kolejną kompanię? Nie, musimy zająć Neapol lub Antioch, słuchajcie. Nie da się, dobra. Niedobrze, nie na to liczyłem. Rozwijmy umiejętności jeszcze, ta kompania naprawdę zdobyła dużo doświadczenia. Biały fosfor, a co jeszcze mamy? Redukcja kosztów. Ostrzał z białym fosforem, elitarni komandosi, osobiste apteczki. Pasy nie leczy, gdzie niby... Oczywiście, że tak, przyda się, jasno, że tak. Większa, dobra. Wymagające szkolenie, pierwszy poziom doświadczenia, oddział piechoty, to chyba nie jest jakieś kluczowe, nie dla nas na pewno. Dobra. O, super, no pewnie, że tak. Teraz mam dopiero doświadczoną ekipę, dobra. Świetnie. Wy to zostańcie, palatę zaraz sobie zajmiemy, mam nadzieję, że już nikt stąd nie przyjdzie do ataku. Dobra, więcej nie wymyślimy w tej turze, myślę, że czas dać upływ. Módlmy się Benevento ani... nie pamiętam, jak się ta miejscowość jeszcze nazywa. Nie zajęli na południu nam, przy Salerno, mamy tylko jedną kompanię tam do obrony. Patrzcie, jakie mędy. Stąd jeszcze nas cisną. Zaraz wyeliminujemy te stanowiska. Pozbędziemy się wroga, stąd zwłaszcza czas się przegrupować się. Avellino i Benevento, właśnie tak się nazywają te dwie miejscowości. Idzie wróg, ale oberwie w tej walce. My się podleczymy na początku tury od razu. Raczej na przegranej pozycji atakujesz, synek, no ale dwo żyje, dobra. Dobijmy ich teraz. I zaatakujmy Campo Basso. Nie dajmy chwili wytchnienia, bo zaraz tutaj przyjadą. A Luftwaffe attack has disabled a number of our vehicles near Anione. Our resources are stretched thin as it is. We should recover them if at all possible. Za dużo celów my people dajesz. Were caught in that battle, General. They were able to disable at least one German tank. Maybe it would be useful to your men. Ja chciałbym. Commander, the people of Naples are attempting to resist the German occupation of their city. If you are willing, strasznie dużo wy macie próśb, naprawdę, jak na kogoś to prowadzi ofensywę, utykającą w miejscu za chwilę. We can't risk the crowds getting hold of those supplies. We need a more direct approach. Once we have Naples, then Norton can help the civilians. A skąd wiesz, co Niemcy zrobią, jak się zbliżymy do miasta? Może wszystkich zabiją, generale. Musimy im pomóc. Oczywiście wesprzemy powstanie w Neapolu. Historyczne zresztą. Było bardzo krwawe, uwierzcie. Byłem w podziemiach, wiedziałem i usłyszałem tę historię. Mrożące krew w żyłach. Okupacja we Włoszech była równie ruchliwa, co w Polsce. Naprawdę, dla mieszkańców. Niemiecka okupacja miasta, bo o tym mówimy. Dobra. Mimo, że oni byli sojusznikami III Rzeszy, oczywiście, nie zapominajmy o tym. Nie wszyscy się zgadzali z polityką Mussoliniego. Czy zdobędziemy palatę w tej... Zdobędziemy lotnisko w palacie, myślę, że warto to zrobić. Na początek, na w ogóle sam początek. I tu zostawimy jedną kompanię do obrony. Zostawimy naszą kompanię specjalną. Wystrzeliście sobie, prawda? Tak jest, dobra. Zajmijmy lotnisko w Polacie w takim razie. To będzie nasz ruch w tej turze. I cel odcinka zostanie zrealizowany. No proszę, bez walki. Świetnie. Bałem się, że będzie trzeba bronić. Atakować, przepraszam, nie bronić. Obyło się, no i świetnie. Kolejna kompania właśnie. Jedną to zostawimy do obrony, myślę, w ogóle tego terytorium. Jedną to zostawimy. Pelotka, ja bym chciał coś innego zrobić. Haubice, coś potężniejszego. Łupienie. Nie, będziemy kraść. Nie ma potrzeby. A ten bunkier i wszystko moglibyśmy rozwalić. I 88 już. Zobaczmy, gdzie się ukrył wróg. Czy jesteśmy w stanie mu zaszkodzić drogą powietrzną? Czy może pójdziemy tam kompanią spadochronową i dokopiemy im? Zaraz się okaże. Dobra, tutaj niestety cały czas jesteśmy narażeni na kontrataki wroga. Linia frontu się bardzo przesunęła, jak widzicie. Czyli kampania jest cały czas dynamiczna, nie ma jakiegoś zblokowania sztucznego nas. Tam jest kompania spadochronowa, więc jak zaatakujemy, to musimy się liczyć z ich kontratakiem. Ale możemy ich poza miastem łupnąć, jeżeli się nie mylę, nalotem. I to byłoby dobre rozwiązanie już teraz, żeby im zaszkodzić. A dam radę dwóm? Nie dam radę dwóm zaszkodzić. Ale chociaż im. Napsujmy szkopą krwi, dobra. Załatwmy tą kompanię piechoty. No, czemu nie?
czemu nie? Centrum wsparcia lotniczego zawsze mi jest widziane. Dobra. Teraz już chyba możemy zaatakować Campo Basso i wykluczyć wroga od walki na kolejnym odcinku. Dobra, rozciągnijmy sobie linię frontu. Mamy inicjatywę, to z niej korzystajmy. Zwłaszcza póki możemy atakować. Tutaj trochę z działka oberwiemy, ale atakujemy. Nic się nie zmienia. Atakujemy Campo Basso, może się uda od razu zdobyć miasto. Walka nas czeka na pewno jakaś. Dobra, atakujmy tą kompanię Luftwaffe, pozbądźmy się wroga. Ustabilizujmy linię frontu w kolejnym odcinku, bo tam na południu też nas czeka atak wroga. Dwóch kompanii, chcę tam przerzucić jakieś siły. Jak zluzujemy tutaj troszkę miejsca, to będzie na to miejsce i czas. Umocnimy się tutaj teraz, zanim pójdziemy do dalszej ofensywy. Musimy zdobyć Neapol koniecznie i zdobyć drugą kompanię pancerną. Dobra. We need to capture and hold this area, then take out any reinforcements the crowd send our way. Czemu my ciągle z jakimiś posiłkami wroga musimy walczyć? Trzy, dobra. Trzy, ale tutaj odetniemy wroga już na dzień dobry, od jego punktu. Proszę bardzo, do widzenia. Zaskoczmy wroga atakiem. Natomiast tutaj piechota dostanie robotę. Nie byłbym taki pewien. Może inaczej. Idźcie tędy, chłopaki. Tak. 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 I tak, musimy to zająć. Absolutnie koniecznie. Dobra, czy jesteśmy w stanie zrzucić drugą kompanię spadochową od razu? Nie wydaje mi się. Za fajnie by było, gdybyśmy od razu mogli. Ale Shermana możemy na dzień dobry zamówić, więc czemu nie? Jedźmy tam nękać wroga od razu do jego bazy bezpośrednio. To ich troszkę spowolni, mam nadzieję. Nie mają czołgów, nie liczyłbym, że posiadają jakiekolwiek. Co jeszcze prowadzimy do walki? Cokolwiek się da. CKM? Jasne, bardzo chętnie, na początek. CKM do budynku od razu. Tak jest. I nękajmy ich od razu. Przy ich punkcie. Myślę, że jak tu zajmiemy punkt, to będzie dobrze. Już tu są, słuchajcie. Już tu są. Do osłony. Pomóżcie sobie CKM-em. Brońcie się, panowie. CKM już jest? Świetnie. Dobra. Gdzie byśmy się usadowili? Tutaj może, co? Odcięli im wyjście z miasta, z ich własnego budynku. Dlaczego nie? Spróbujcie ich ponękać. Zawsze tamtędy idą. O, hosze widzę. Sherman, długo na ciebie będziemy czekać? Nie. Nawet nie uda. Dobra, czekałem, dziękuję. I atakujmy. Dacie radę, panowie. Trzymać ten sektor. Już nacieramy. Inicjatywa jest nasza. Jak ich odetniemy jeszcze tu, to już w ogóle dobra nasza będzie. Jedźmy tu. Odetnijmy ich pod całą bazą. Trzymajcie się, panowie, dzielnie. Trzymajcie się tam. Zaraz wam wsparcie dostarczymy, bo widzę, że jest słabo. Dajcie tam jeszcze jeden CKM, proszę. Do pomocy. Bo chłopaki ledwo żyją. Zajmijmy ten punkt i wtedy będzie dobra nasza. Mapa nasza w zasadzie już teraz. Wróg zamknięty w szachu. Pokończcie ich kota, chłopaki. Jazda, do roboty. Teraz, do budynku. Trzymajcie ten punkt, panowie. Już jest już pod kontrolą naszą mapę, całkowicie. Na dzień dobry zostali unikniemy. Dobra, tu ich zatrzymaj, tu ich zatrzymaj. Dawaj, Sherman. Odpór na łeb. Trzymaj tu, Sherman. Mapa nasza. Oj, sobie przypaliliśmy prawo. Nie, jednak nie. Pieką się, bardzo ładnie. Jeżeli granatów dymnych, to nic. I tak ich zamkniemy tutaj. Kurde, miny, uwaga. Niszczy ich. Dawaj, Sherman, broń tego. Jeszcze jeden Sherman będzie potrzebny. Za chwilę będziemy mogli go wysłać. Nalot bombowy wolałbym. Nie, 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 Sherman, zostań. Nie kombinuj. Tutaj się broń. Za chwilę dostaniesz posiłki. A 90 paliwa, ale to też za chwilkę będzie. O kurde, tu już wysłaliśmy sobie. Mój płon. A więc czołg. Misiu, widzisz go? Do widzenia. Misz go, dzięki. Potrzebny drugi Sherman. Dziękuję. Trzymać punkt. Potrzebujemy inżynierów bardzo i to już teraz.
zanim stracimy Shermana. Do budynku. Nie, tam nas zniszczą, nie idź do budynku. Damy radę. Idziemy w samolot, co? Tutaj idę, uwaga. Trzymamy punkt, spokojnie. Jesteśmy gotowi na posiłki wroga. Dobra, Sherman. Czas, żebyś zmienił naszego drugiego Shermana. Jak tylko przyjedzie blisko. Inżynierowie do roboty, potrzebujemy do planu. Teraz cię potrzebujemy. Mam nadzieję. Trzymajcie się, panowie. Dacie radę. Nie odkoczcie od osłony, bo nas zniszczy. Do widzenia. Dobrze. Szybko. Naprawcie Shermana. Zmiana. Zatrwaj to. Niemcy idą od tyłu. Uwaga. Idziemy już na nich. No panowie, do osłony. Macie wsparcie Shermana. O i mamy wroga, świetnie. Dobra go, zniszcz go. Nie daj mu do widzenia. Nie ma litości dla Niemca. Wykończ go. Do widzenia. Bum. Dobrze. Całkiem skuteczny nam poszła ta obrona. No i wiatr. Już raczej nic nie mają. Dobra robota. Sprawdzi nam poszło zajęcie. A gdzie to lotnisko było? W ogóle go tu nie widać. Do zera. Do zera i zamknęliśmy ich w bazie. Moglibyśmy ich zniszczyć tymi Shermanami tak naprawdę, jakby więcej czasu nam dali. Dobrze. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Inicjatywa jest po naszej stronie, zupełnie i całkowicie i absolutnie. Wróg nam nie jest w stanie zagrozić tu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może z północy przyjdą posiłki. Z północnego zachodu. Do widzenia. Nagrody zdobyte. Campo Basso naszej. Teraz wykończymy te punkty oporu. Kompania zdobyła kolejne doświadczenie. O, tu jest wróg. Jest wróg z kompanią pancerną. Trzeba iść się na Benevento zobaczyć. Dobra. Czy mamy tu bombowiec w pobliżu? Już zużyliśmy go, niestety. Niestety, już zużyliśmy. Dobra. Tutaj inicjatywa jest nasza. Musimy się do Larino przemieścić, moim zdaniem, bo to jest następny punkt, gdzie wróg zaatakuje. Podobnie Benevento jest na serowniku ich, zapewne. Tu wystarczy jedna kompania do obrony tych dwóch miejsc. Mam nadzieję, że wystarczy. Zostawimy to na pewno posiłki. Oni się muszą podle... Na razie niech oni zostaną. A właśnie, niech kompania zmierza do Lariny póki co. Larino, przepraszam. Stamtąd ruszymy na południe. A tu te dwie kompanie, pancerna i specjalna, zostaną. Użyjemy najbardziej doświadczonej do pozbycia się tutaj gagatków na południu. Wrogów. I pomału będziemy zamykali pierścień okrążenia wokół Neapolu. To znaczy my wyjdziemy z inicjatywy. Mamy tutaj proste uderzenie w zasadzie. Możemy z Nocery i z Avellino uderzyć na wroga. A wtedy linię frontu przesuniemy w dalszej kolejności. Jest to bardzo ważne w tej chwili. Rozwijmy umiejętności kompanii pancernej jeszcze i tutaj myślę skończymy. Czołg ciężki Churchill, oczywiście, że tak. Możemy? Aż tyle punktów macie? O, świetnie. Dwa Churchille? Bardzo fajnie. Niech będą kompanią pancerną wreszcie, a nie bandą ciczmoków. No i dobrze, co jeszcze możemy rozdać? Więcej jednostek? Oczywiście. Niszczyciel czołgów? Pewnie, że tak. Moździerz, oczywiście. Dobra. Dużo się udało, naprawdę dużo w tym odcinku zrobić. Jestem z was dumny, panowie. Naprawdę. Jestem z was dumny. Oni się tu wrócą na pewno kompanią pancerną w tej chwili, ale na to będziemy gotowi. Podobnie jak na odparcie wroga stąd. Myślę, czas rozpoznanie zrobić kolejne. Jeżeli mamy salarny jakiś samolot zwiadowczy, a nie mamy. Dobra, to przerzucimy go. Naprawimy go, a potem przerzucimy. Tak jest, potrzebujemy tam jednego samolotu. Nie bądźmy tacy. Jeszcze jeden nalot bombowy, świetnie. Jeszcze mam nawet 50 punktów na przerzucenie go, zobaczcie. Doskonale. To jest świetna wiadomość. To jest świetna wiadomość, bo teraz potrzebujemy zbombardować tych dziadów. A chyba nawet możemy to teraz zrobić, jeśli się nie mylę. Możemy, no i świetnie. Są tu cywile? Nie widzę. Dobra, to proszę bardzo. Mamy coś dla was, szkopy. Do widzenia.
dobrze, jeżeli tak dobrze nikt nie przyjdzie, to będzie dobrze. Udało nam się zrealizować cele odcinka, nawet z nawiązką, bo odpaliliśmy już kontratak pod Termoli. Miasta są umocnione, za chwilę przegrupujemy te dwie kompanie i ruszymy na południe, wypychać wroga w kierunku Neapolu. Myślę, że w następnym odcinku zamkniemy już pierwsze okrążenia wokół miasta, jeżeli nie będzie jakiegoś niespodziewanego kontrataku. Na pewno tu dwie kompanie musimy zostawić. Myślę jeszcze, które cały czas. Na pewno nie będzie zajmować miasta kompania pancerna. Myślę, że powierzchnia desantowa to zrobi. Tu zostawimy zatem kompanię pancerną i specjalną. Mamy jeszcze jedna specjalna, powinno być w użyciu. Gdzie oni są? No właśnie, wiedziałem, że jeszcze ktoś tu operuje. Doskonale. Dobra. To w takim razie jesteśmy w stanie może nie zniszczyć ich, ale zbliżyć się do nich. Bylibyśmy w stanie też zająć miasto, jeżeli się nie wiem. Campo Basso jest broniony. Aha, to jest... Rozumiem, lotnisko trzeba trzymać cały czas. Okej, okay, dobra. To teraz siłami czterech kompanii będziemy w stanie się bronić. Zdecydowanie. Dużo łatwiej i lepiej. Tutaj będzie jedna kompania broniła po prostu. Myślę, że użyjemy tego kompanii specjalnej, a najbardziej doświadczona pójdzie do ataku. I tak by było najlepiej. Tak zróbmy zatem. Nie narażajmy się też na atak wroga i nie grupujmy blisko tutaj jego, gdzie się czai na nas. Myślę, że zaatakujemy Vinciaturo i zajmiemy je w końcu, bo tutaj wróg jest odcięty w zasadzie i okrążony. Dobra. Przysuńmy się zatem trochę, tak żebyśmy mieli możliwość ataku na to miasto za chwilkę. A jednocześnie nie obrywali z jakiejś artylerii, czy Bóg wie czego. Przesuńmy się. Tutaj ładnie byśmy straty zadali, tak samo kompanią powietrzno-desantową. 2 na 2. No i świetnie, to już mamy specjalistów pod ataku, tu mamy do obrony przygotowane wszystko, świetnie się składa. Myślę, że sobie poradzimy. Na więcej zapraszam was na kolejne odcinki z kampanii, a na razie to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!